Siemano, witam was, kolejny odcinek z gry Plague Tale Innocent. Kontynuujemy sobie naszą przygodę, możecie zostawić lajka na dobry początek, wpaść na Twitcha i zostawić suba, lajka, jeżeli tutaj nie macie i nie zostawiliście. My kontynuujemy sobie naszą przygodę dokładnie w miejscu, w którym skończyliśmy w poprzednim odcinku. Przed nami jakieś ruiny, do których musimy się tutaj dostać. To nie są ruiny, to są podziemia. Musimy przejść przez jakieś właśnie dziwne rzeczy tutaj. No. O kurde, tu ludzie są. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Strasznie obrzydliwe. Czymkolwiek to jest, to jest to strasznie brzydkie. Wygląda na właśnie, jakbyśmy byli w ich siedlisku. Czy ja mogę się teraz cofnąć z powrotem? To jest moje pytanie, bo jakby tutaj... A nie, tutaj mam badyla. Musimy wziąć ten badyl i chyba dostać się w tamto miejsce. Zresztą tutaj nie mam innej drogi. Także rozpalmy i dzida przed siebie, młody. Przerwałem niestety odcinek wczorajszy w takim bardzo niefajnym miejscu, bo w trakcie akcji, no ale niestety musiałem tak zrobić, iż odcinek by w innym wypadku trwał mega długi byłby odcinek. Udało nam się, ale coś czuję, no właśnie, że nam nie za bardzo się udało. To jeszcze czeka nas tutaj akcja. Pytanie, czy one się boją zwykłego światła? Chyba tak. Przyciszyłem też troszeczkę gierki od poprzedniego odcinka o te 3%. Że jeżeli dzisiaj by było za cicho, też przeglądnę sobie oczywiście ten odcinek i wtedy... I wtedy zdecydujemy, jaka jest optymalna głośność, bo tutaj bardzo w tych momentach akcji te dźwięki bardzo są głośne. A z kolei, kiedy nie ma akcji, są w miarę ciche. Także na razie ciężko jest mi zdecydować, która droga jest odpowiednią. Na razie przyciszyłem o te 3% i powinno być całkiem w porządku. Czy my tutaj się usiedlimy na chwilę? Odpoczniemy sobie. Tak mi się wydaje, chociaż nie powinniśmy chyba za bardzo, szczerze mówiąc, odpoczywać. Rozdział 4, uczeń. Nie powinniśmy odpoczywać, bo zaraz przyjdzie noc i nas szczury zjedzą. So we'll never be able to go back home? No, it's too dangerous. Are there rats there too? Maybe. I don't know, Hugo. I'm scared. They'll find us when it gets dark. We'll be safe with Laurentius. Laurentiusa będziemy bezpieczni, doszli na jego farmę. To jest ten ziomuś, który nas leczył, tak? Z tego co rozumiem, z tego co kojarzę. Znaczy leczył naszego... Nie! Tak, leczył naszego chyba brata. Dobrze mówię? I hope so. I've never seen a real windmill. If we're careful, you'll be seeing one very soon. Ty, a mogę zapolować na krukę? Nie mogę też niestety. Nigdy nie widziałeś prawdziwego młyna? Ja ci, młody, mogę pokazać prawdziwe śmigło. Mam zajebistą procę, trzeba ją tylko bardziej ulepszyć. Ale są piękne odbicia w ogóle na tym. W tych kałużach, no przecież to wygląda jakoś niesamowicie. Gra jest na tyle zoptymalizowana, że ona praktycznie w ogóle mojej karty graficznej nie... Nie tego, nie zabiera. To jest bardzo interesujące. Bo odpaliłem Watch Dogs'y i szczerze mówiąc gra nie wyglądała tak pięknie. A paliła dużo, dużo więcej procesora i dużo więcej procesora graficznego. Także jeżeli chodzi o optymalizację w Plague Tale'ach, jest naprawdę wyśmienita. Korzystając z znajdujących się w pobliżu metalowych przedmiotów, aby odwrócić uwagę przeciwników, przytrzymaj tab, aby wybrać tak, pocisk, albo tutaj sobie scrollem też zmieniam te pociski i kliknij Ctrl, aby wycelować. To już wiemy, posiadamy taką informację i my chyba chcemy właśnie wycelować tutaj w to miejsce, żeby on tutaj przyszedł. I wtedy, kiedy będzie się odwracał, to my mu na plecki wejdziemy. Wtedy nas nie będzie widział. Na szczęście AI, jeżeli chodzi o głupotę, jest na wysokim poziomie, jak kurczę, szczerze mówiąc, w większości gier. Także bardzo w porządku akurat. Chciałbym chyba przez 3 minuty patrzeć.
tam nic nie ma. Co tam miało być, wariacie? Lecimy dalej. Pyk. W ogóle kim są ci ludzie z tej inkwizycji? Tego nie wiemy. Na razie. Okej, to jest pewnie miejsce, do którego mamy się udać. Dobra, tutaj możemy wybrać sobie dzbanek i rzucić za jego plecy. Wydaje mi się, że byłoby to całkiem rozsądne. Jo. Rzucimy gdzieś ten dzbanuch tam. O kurwa, ale tamten też się zbudził, to akurat niedobrze. Oj, widzi nas. Dzida. Do krzaków, do krzaków. Dobra, chyba safe. O kurwa, on tu przeszukuje to. Oj, niedobrze. Jesteśmy w sytuacji niedobrej. O kurwa. Co to jest Q? Nie, młody, pakuj się tam, tak jest. Jak twój towarzysz został? Ja nie mam czym go obronić. O kurwa. No niestety, młody. Młodego w ogóle nie zabijałem tutaj, tylko go łapią. Albo oni mają takie zadanie go w sumie łapać, no nie? Zostań? Nie, idziesz ze mną. Oni mają za zadanie go złapać, a jeżeli chodzi o nas, to mają wywalone w to chyba. Ile dobrze rozumiem. Dobra, trzeba mu chyba tego dzbanucha rzucić za niego, tylko nie aż tak daleko, tak mi się wydaje, że coś takiego by się... O, pyk. Chyba będzie idealnie. Pozbierajmy, co tutaj jest do pozbierania. Materiały, jak najbardziej. To mówię, jest ser i biegniemy. Tylko cicho. Jest git. Dobra, musimy się dostać chyba na ten młyn, tylko tędy nie przejdziemy, to jest jakaś barykada. Tam jest, o kurwa, strażnik. Tam, w tamto miejsce chyba nie do końca chcemy iść, chociaż tam jest jakaś skrzynka do otwarcia. Tak mi się wydaje, że można by było tam jakieś cenne przedmioty zdobyć. Może ty tu zaczekaj, tylko nie panikuj, co ty na to? Kurwa, siedzisz w krzakach, cicho, nie panikuj tylko. Zobaczymy, co tutaj jest, nie wiem, czy... Oj, kurwa, stop. Chłopie, jesteś w lesie, coś ci się, wiesz, dzikie zwierzęta. Że co chodzi? Chyba za tamten murek powinienem przejść, szczerze mówiąc. On tu coś przenosi, jakby kopie coś, coś białego. Albo zakopuje? Nie mam zielonego pojęcia, co to jest w ogóle. Wapno jakieś, coś takiego? Do budowania może, nie? Dobra, zobaczmy, co tutaj jest. Mamy jakieś chyba fajne, tak jest, zebraliśmy jakieś siarki i tak dalej, to jest całkiem gituwa. Nie wiem, czy teraz się dostanę na drugi koniec, nie no, będę musiał chwilę poczekać. Taki rydwan w ogóle. Powalone, że oni jak wjeżdżali na przykład z takim czymś we wrogów, to znaczy, że stałeś obok, to i tak dostałeś, chłopie, z takiego noża. Niecą taktykę mieli. Dobra. Młody na szczęście nie spanikował, to jest elegancko. Tutaj chłop też coś kopie. Wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że... O kurwa, że musimy iść tu, ale nie teraz. Musimy rzucić przede wszystkim kamlotem. W tamto coś. No co to było, wariacie? Dobra, i my teraz pyk na plecki. Młody, dzida tam. A my tutaj się ukryjemy? Nie wiem, czy to najlepsze rozwiązanie było. Teraz otworzy mi okno. Widzę. Dobrze, czyli w dobre miejsce jednak się udaliśmy. Kop, wariacie, spokojnie, nie ma co się spieszyć. I pyk, jeszcze raz mu to zrobimy, żeby on tu się na pewno drugi raz, no właśnie, zainteresował, tu drugi raz, no podejrzane, co? Dobra, kituwań, my się pakujemy do środka. Gdzie jest młody? A, tu. Narzędzie, super. Będziemy potrzebować do ulepszenia. To, co się dzieje? Kurwa mać. Dawaj, skacz. Oj, dobra, uniki zrobimy. Pyk. Uniki.
No i chuj. Ty, to ciężkie w sumie. Rozpocznij punkt kontrolnego. Mam nadzieję, że punkt kontrolny będzie... Kurde. Że nie będzie tutaj. No i dalej, trzeba to trafić, no. I dawaj mody. Gida. Pyk, piękna sprawa. Oni też w ogóle nie mogli zrobić tak, że młodego by bili. Ponieważ no nie można takich rzeczy robić. Dobra, pakujemy się do środka. Niestety wtedy gra nawet nie dostałaby 18+, tylko zostałaby zakazana, szczerze mówiąc. Dobra, tu jest jakiś koleś i nie wiem co za bardzo z tym kolesiem tutaj zrobić. On tutaj stoi cały czas niestety. Mamy tu dziurę. Moglibyśmy coś potencjalnie rzucić przez tę dziurę, ale... Kurwa, no ciężko w sumie, ty. Nie wiem, co on zrobić. Cofnąć się raczej nie byłoby dobrym pomysłem, chyba że my tu rzucimy dzbanucha gdzieś. I ten ziomuś też by to usłyszał, nie? A tutaj mamy pokazane, kto mnie usłyszy, to te strzałki są fajne. O, piękna sprawa, no. Poczekamy, aż tamten pójdzie sobie troszeczkę dalej, ten z lewej strony. O, i teraz rzucimy. I tylko jeden to usłyszy. Wyśniemy jeszcze dzbanek, pyk. Tak, żeby na przyszłość, żebyśmy mieli. No i idzie przed siebie, nie? Do krzaków. Oh no, they blocked off the farm. Tell on Nicholas that the road is blocked. Any person or vehicle that wants to get through is to be stopped and searched. And what are we looking for exactly? A 5-year-old kid. Hugo the room. Brown hair, blue eyes. A dlaczego oni w ogóle nas tego szukają? Tym, no możemy biec przed siebie, nie? Chyba. Lord Nicholas has his orders direct from the Grand Inquisitor. Tu nas chyba nie będą widzieć. Ciekawe, co oni od nas chcą w ogóle, tak generalnie. My jesteśmy poszukiwani, ale nie do końca też wiemy, gdzie jest strażnik. O kurwa. O kurwa, nie zdążyłem. Proszę, nie punkt kontrolny tam, gdzie był. Nie zauważyłem. Nie no... Dobra, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, okej. Okay. Tutaj mamy opcję go chyba generalnie zabić, tak mi się... Nie, w główkę. Pyk. I nikt tego nie słyszał, piękna sprawa. Ja bym się jeszcze udał tutaj pod tym pomost. Nie wiem, tak jakoś ładnie wygląda ten pomost. Jest tu coś ciekawego? Nie ma, ale chyba tędy będziemy mogli się może przedostać na drugą stronę. Tamtędy kamieniami. Możemy coś z niego podnieść? Niekoniecznie, a przydałby nam się taki miecz. Tylko wydaje mi się, że taki miecz w sumie waży mega dużo kilogramów. Nie wiem, czy by nasza samica to uniosła. Mam już maksymalną ilość alkoholu, także... O kurwa, bo to jest koleś. Także przydałby nam się jakiś kurwa warsztat. Co z tym ziomem? My chcemy się udać gdzie? A, na drugą stronę, co? Dobra, to musimy rzucić to w jakiś taki sprytny sposób, typu... Jakoś tak. A nie kamieniem, tylko tym z banuchem. Dobra. I myślę, że może nam się to uda. Pyk. Dawaj. Dobra, mamy to. Tu jest chyba warsztat, co? Do ulepszania różnych rzeczy. Tak jest, mamy to. Mamy też narzędzie, także możemy sobie coś ulepszyć. Dzięki specjalnej obróbce linii, misja poprawa uchwyt pomocy, co powoduje, że może korzystać z niej szybciej i skuteczniej. Fajnie. Natomiast ja bym chyba zainwestował w sakiewkę. Skraca czas potrzebny do uzyskania maksymalnej celności strzału. Może nie, może kieszeń. Torba za... Kieszeń nas nie stać, także torba z amunicją. 10 sztuk amunicji każdego rodzaju. Szczerze mówiąc, chyba sakiewka. Maksymalna celność strzału. Tak, pójdziemy w sakiewkę. Wydaje mi się to całkiem dobrym ulepszeniem. Możemy coś jeszcze tutaj ulepszyć? Niekoniecznie, tutaj nam brakuje skóry, a przede wszystkim brakuje nam narzędzia, którego nie mamy. Nigdzie tutaj też chyba takie narzędzie nie leżało, a może leżało, ale pominąłem. No i przed siebie. What did I do? Why are they looking for me? You didn't do anything. It's
They're the ones who did something. If they catch us, will they hurt us? They are not going to catch us, alright? Alright. Alright. Boże, jak to pięknie wygląda w ogóle. Nie wiem, co to jest, jakieś wapno? Albo jakieś glina może taka biała. Do czegoś na pewno to potrzebują. Ja nie wiem do czego. Hugo? Hugo? A i my w ogóle też nie mamy pojęcia. Hugo, it's not funny. Co jest naszemu młodzikowi? I dlaczego go poszukują, nie? The Inquisition is here, Hugo. A, winogrona to, sam dobrze mówiłem. Joj, to jakie wielkie w ogóle. Giga winogrona wielkie. Tylko dziwne, że to na takich drzewach rośnie właściwie, a nie krzewach. Kiedyś miałem winogrona. Trochę inaczej to wyglądało, ale ja też miałem inny rodzaj. Dobra. Naprawdę myślisz, że uratuje nas przed zarazą? O kurde. Czyli nasz ziomo, nasz brat mały. Czemu nie mogę tam wejść? No pakuj się, halo, spacja. Chyba przez drzwi musimy normalnie, standardowo wejść. Czyli nasz brat chyba może ich uratować przed zarazą, tak? Tak mi się wydaje. Dobra, tutaj coś mamy, skrzynkę. W tych skrzynkach najczęściej są właśnie przedmioty fajne do podniesienia, także jak najbardziej warto jest je tutaj otwierać, te skrzyneczki. Czy tu jesteśmy w stanie przeskoczyć? Jesteśmy. Czy ktoś nas tutaj zauważy? No chyba na szczęście nie. No to prawda, nie będzie to łatwa misja. W Assassin's Creed była bardzo, bardzo podobna mechanika, to znaczy chowaliśmy się w trawie i musieliśmy coś tam gdzieś rzucić. Wtedy dopiero zabiliśmy gościa. Nigdy mi to nie wychodziło, także akurat jest to niedobra informacja. Rzućmy dzbanuchem tam. Niech chłop się odwróci. Musimy się dostać do tej kępki tu trawy. Z tej kępki do tej i po małym kroczku. Tutaj jest jeszcze ta skrzynia, bym jak najchętniej otworzył, tylko nie wiem, czy tu, no właśnie, tu z gościu, kurwa. Nie, on mnie będzie widział pewnie, więc nie ryzykujmy może. A szkoda, bo to... Nie mam za bardzo jak tego otworzyć. A mam, jak widzę już, jakbym mógł to potencjalnie otworzyć. To otwórzmy to, bo te skrzynie są ważne. Dzięki tym skrzyniom będziemy mogli ulepszać naszą postać. A co za tym idzie, będzie nam się przyjemniej i łatwiej grało. Nie będę musiał wczytywać jak dureń po 30 razy rozgrywki. I możemy teraz w dwójkę w ogóle ich tutaj właśnie zaalarmować i szybko do skrzynki. Dam radę? O kurwa, chłop jest w szoku, nie? Niezły kolo, nie? Nie wiem, czy dam radę. Kurwa, szybko. Damy, mamy to. Dobrze, że się ślimaczą. Dobra, no ten wali obchody, niech sobie idzie. A my musimy teraz się dostać... Właśnie nie wiem gdzie. Iść na pewno za murek, żeby ten gość, co robi obchody, nas nie widział. Coś takiego pewnie. Had he been bitten? Yeah. Did you touch him? No. Good. Because when a rat bites you, it poisons your blood. You get boils all over, and everyone around you can get it and die too. Okay. That's why it's called the bite. Dobra. Myślę, że musimy rozproszyć tego ziomka i tego ziomka. Oj, puść. A czemu młody nie trzyma mnie za... Czemu on idzie do mnie? Czemu ty idziesz do mnie? Kurwa. Do tego, do trawy, do trawy. O kurwa, puść. No za szybki jest, za szybcy są. Myślałem, żeby to wolniejsi. Mam zbroję i miecze. Czyli tutaj raczej, jeżeli chodzi o walkę, to odpuszczamy, tak mi się wydaje. Dobra. No co to tam? No i znowu on idzie do mnie, chuj. Złamany. Dobra, trzeba to załatwić po mojemu. Pierwsze to chodzenie i rzucanie i rozpraszanie. Bierzemy kamlota i w głowę. Może im to przemówi do rozumu. Dobra. Oj. Teraz trzeba się zorientować, co on robi.
On przenosi znowu jakieś białe rzecz z prawa na lewą. Czyli w momencie, kiedy będzie szedł na lewo, to my idziemy do kolejnej kępki trawy, tak mi się wydaje. A ten co robi? Ten idzie po prostu z jakąś pochodnią dzidą. A to w sumie sprytne urządzenie, że za każdym razem, kiedy chce na chwilę stanąć, to sobie wkłada tą dzidę. Kładzie tą dzidę po prostu na ziemi, także całkiem sprytne. Dobra. Teraz my pyk za plecki, tak żeby on nas nie usłyszał. Chociaż wątpię, żeby nas nie usłyszał, jakbyśmy po takiej tej trawie szli. Tam ktoś nas widział, ale tylko przez ułamek sekundy. Dobra. I my chyba chcemy się udać w tamto miejsce przed nami, prawda? Nikt mi już tu nie powinien za bardzo przeszkadzać. A, oni zasypują chyba te dziury po szczurach. Dobra, tylko pytanie, czemu takim białym czymś, ustrojstwem? Dobra, to myślę, że też nie musimy już tak powoli chodzić. Możemy już dzidę przed siebie, jeżeli tutaj nie ma strażników żadnych. Albo są? To jakiś papież. Hugo, we can't stop. Not here. I feel funny. Come on. You'll be able to rest from getting to Laurentius's place. On wyczuwa tą plagę. It hurts. Tak mi się wydaje, że on czuje to, że tutaj nadchodzą szczury, nie? Tak jak poprzednio, albo zło nadchodzi jakieś. I can carry you. That's the best I can do. Come on, climb up. To będziemy wolni w miarę. I tak to też niewygodnie go trzymać generalnie w sumie. Najlepiej by było tak jak w wojsku, przerzucić go przez ramię. Tak by się lepiej go trzymało zdecydowanie. Możemy sobie zobaczyć tutaj, co na dole jest. Nic nie ma ciekawego. W ogóle nie mogę sterować naszą postacią na boki. Mogę tylko iść do przodu. Laurentius's mill. We're nearly there. Will he shut me inside again? Like mummy. He'll get us to safety. All right. It's true. It's dangerous up here. But sometimes it's fun too. You'll get better one day. Are those dead animals? What on earth happened here? Krowy jakieś chyba. You better get down, Hugo. To w ogóle jakaś rzeka chyba krwi, co? It's getting in my shoes. O fuj. I don't believe it. Tak mi się wydaje, że to jest rzeka krwi, chłopy. Łe, co się kurwa dzieje? Łe! Czekaj, dzida. Tak, czyli on wyczuwa tą plagę, no. Ja dobrze chyba mówiłem. Nie wiem przed siebie, dawaj. Nie wiem do którego miejsca ja mam się udać. Kurwa. Tak, musimy... O kurwa, nie wiem co teraz w sumie. Czekaj. Czekaj, chyba tu... O kurwa, nie tutaj, nie. Stop, nie mam planu. Plan, stop. Przed siebie, damy radę? Wydaje mi się, że jakoś tędy i one nas nie o kurwa, atakują nas, bardzo nas atakują. Puść mnie. Puść. One może też nie mogą do tej wody wejść. Zobaczymy. Chociaż raczej mogą, szczury bardzo dobrze pływają. Kurwa. Już rozumiem. Zaczęła cię głowa wariać, cię bolała. Dobra, musimy się udać chyba na prawą stronę, także... I don't believe it. Dzida przed siebie i chuj, nie? Nie zatrzymuj, nie myślał. O kurwa. No oczywiście, że umiem pływać. No dobra, rozpocznij od punktu kontrolnego. Ale trzeba było przetestować granice, że tak powiem. Na pewno w to bagno się nie pakujemy, bo to... Bo to nie da rady tak. Dobra, coś tu, skąd one przyszły? Już nie pamiętam. Okej, stąd. Dobra, jesteśmy przy świetle.
Musimy się dostać chyba na tą stronę tutaj. Chyba nas nie zdążą dorwać. O kurwa, zablokowałem się trochę. Dobra, no i ta droga, którą wybrałem, była odpowiednia, tylko jak na drugą stronę się przedostać, na tamtą. Tam się przedostać. To jest kurwa świetne pytanie, szczerze mówiąc. No tą drogę, którą ja sobie obrałem, to była tragiczny kurwa wybór był. One tutaj chyba za mną pójdą, co? Ojojoj, zdecydowanie tak. Ale na szczęście nie podejdą do ognia. Strasznie wkurwione szczurosy. Czy tutaj... Muszę znaleźć, gdzie one nas sięgną, a gdzie nie. Tutaj nami się nie interesują, ale jak zacznę biec do przodu, to niestety zaczną. Nie rozumiem za bardzo, co tutaj powinniśmy zrobić. Na górę jakoś też go nie podsadzę. Cofnąć się też chyba nie jest dobrym pomysłem, bo musiał przejść przez to bagno. To bagno de facto wygląda obrzydliwie, plus blokuje nas niestety. No nie no, bagnem raczej nie, po prostu jeszcze raz spróbujmy dzida przed siebie, nie? Tylko tak na pełnej kurwa teraz. Bez zastanowienia. Tak, już biegnę, biegniemy. Już blisko, bardzo blisko, dawaj. Kurwa. Dobra, mamy to. Dobra, i co teraz? Tutaj sobie wejdziemy i podrzucimy go, co? Ale tu kolejne szczurasy, ty. Ale dobra, tu jest też ogień. Jocie kierynca. Dobra, na drugą stronę, pyk. Tutaj mam kamienia, co mi dałem? Trzeba użyć mocy mózgu, pewnie młody mi zaraz podpowie. A te beczki? Co one mają w sobie? Nie mają nic niestety. Przez to nie przejdziemy, bo to jest to bagno. Tutaj jest pełno w ogóle zwierząt, naprawdę pełno zwierząt. To już rozumiem, dlaczego ludzie głodują, no nie? Cofnąć się możemy, ale co to mi da? No właśnie kurwa nic za bardzo. Młody, jakiś pomysł? Na ziemię? Zeskoczyć z powrotem? No nie, debilny pomysł. No tutaj też nie przejdziemy. Nie, to nie wiem, co mam zrobić. Stop. Cofnąć i tak, rozważmy możliwości. Cofnąć się, nie cofniemy. No nie ma takiej możliwości, patrzcie na to pole. Zero szans się cofnąć. W tamtą stronę no, nawet nie da się przeskoczyć, nawet jakbym kurwa chciał, no nie? W tą stronę na pewno nie pójdziemy, bo tu szczurasy pełno. Barykada, która zaraz się rozpadnie. No i wszystko. They've been slaughtered by the Inquisition, probably. Gon is sick. No, myślę, że to jest przerażające, nie? Tak generalnie. Kiedyś grałem w Far Cry, to w Far Cry właśnie nas wrzucali do takiego masowego grobu i myśleli, że my umarliśmy i wtedy my budziliśmy się i wykopywaliśmy się z tego masowego grobu. To była tak przerażająca scena, że to był ostatni raz, kiedy grałem w Far Cry'a. Także... Szczerze, jakbym miał trochę mniej lat, to na pewno mi się teraz zląkł. To dość poważnie. Mamy tutaj tego. Badyla. Wiem, co z tym badylem na pewno zrobimy. Podpalimy go i przejdziemy na drugą stronę. Spróbujemy uniknąć ugryzień. I zapalić to ognisko jak najszybciej tutaj. Ognisko ze słomy. Git. No i kolejny badyl przed siebie, prawda? Tam jest jakieś ognisko? Jest. Wolę się tutaj najpierw... Here we go again, man. Najpierw wolę się zastanowić, czy dobrze robimy, jeżeli potem trzy razy wczytywać. Powinno być... cacy. Powinno się udać. Mam to? Podpalaj. Mamy to. Badyle jakieś? Właśnie teraz chyba badyli jest brak i to jest problem w sumie duży całkiem. Ale to możemy popchnąć, tak? Tak jest. Co to w ogóle jest? Jakaś dziwna maszyna. De facto. Maszyna z tym. Z ogniem? Ale to pewnie ludzie już wiedzą, że tak działają tutaj te szczury. Maybe to contain the rats here.
Ja przysięgam, zaraz rozwalę ten zasilacz w pół. Niestety słyszałem, że były takie pierdnięcia na tym ze skwierczenia charakterystyczne mikrofonu. Nie wiem, no nie da się tego naprawić. Muszę cały zasilacz wymienić, bo to... To jest niestety kabel od zasilacza bezpośrednio, który wychodzi, no i... No nie wiem, on jest tak nagrzany, on jest tak gorący w ogóle ten kabel, tak swoją drogą, że naprawdę ciężko się go normalnie trzyma w łapie, nie? Jest tak gorący kabel i to nie... Nie chodzi o to, że się nagrzewa od tego, od komputera, tylko sam kabel musi przesyłać cały czas tyle mocy po 700 watów, że nie daje rady. Dobra, dotrzyj na farmę. Na szczęście już nauczyłem się w miarę tak przechwytywać, patrzeć na OBS, a jeżeli tam skacze mikrofon, to mniej więcej zawsze znaczy, że się takie coś pojawia. Będzie tutaj wymienione to czym prędzej, niestety. Do tej pory, no to muszę cały zasilacz niestety wymienić. Wydaje mi się też, że nie chciałbym go do końca sprzedawać, no bo jeżeli chodzi o to pierdnięcie, to strasznie nie fair by to było komuś opchnąć taki zasilacz. Najpierw by trzeba było go jakoś naprawić. Ewentualnie jeszcze jest to kabel, można by było w teorii zamienić te kable i zrobić coś bardzo interesującego. Fajnie to podmienić, nie chcę na razie spoilerować o co chodzi, znaczy spoilerować, nie chcę mówić, nie chcę tłumaczyć o co chodzi. A można by było odpiąć ten kabel, wymienić potem w ogóle, zamienić praktycznie o 360 stopni. I może wtedy by to zanikło, nie? Bo nie ma, naprawdę już nie mam pomysłu, bo już zrobiłem wszystko, wymieniłem wszystkie kable, jakie tylko istnieją. Czy zmiana mikrofonu coś da? Nie. Musiałbym wymienić celusieńki zasilacz. Który de facto chyba jest za słaby, tak mi się wydaje, to tak swoją drogą wydaje mi się, że ten zasilacz niestety nie daje rady. Więc tak czy siak będzie go trzeba w pewnym momencie na pewno podmienić na jakiś lepszy, wydaje mi się, że od razu z 1000-1100 W, bo jeszcze do drugiej karty graficznej w końcu mam 3070 Ti, także w każdym momencie sobie kolejną tutaj Ti-kę można dokupić i połączyć. A ta z kolei kolejnych 400 tam watów wymaga, także... Także myślę, że 1100 z 1200 watów, zobaczymy jeszcze jaki procesor pójdzie, także... Na pewno zasilacz, jak już zostanie zakupiony, to musi być taki teraz. Taki zasilacz. No, z drugiej strony taki zasilacz kosztuje 2000, także... 2000, procesor kolejny. Kolejne 3 koła. Oczywiście ten się sprzeda, także... Those bags look heavy. Rotten grain. You're still must alive. Be to feed the pig. I'm sorry about your friends. Za kumpli przepraszam, że mogę mu to z procy. Niestety. A mogę chyba. Nie mogę. A szkoda. Konie. Nawet nie wiemy czyje to konie do końca, prawda? Możliwe, że ci ludzie z Inkwizycji też się nie mogli tutaj za bardzo dostać. I że będziemy w miarę bezpieczni. Że przez to, że my tutaj jesteśmy tacy mali i zwinni, to nam się na szczęście udało. Dobra, mamy tutaj kolejny warsztat, ale niestety nie mamy kolejnych narzędzi. Mamy też szynki, także to oznacza, że pewnie będziemy musieli uderzać później w te szynki z procy. Jak gościu tak kasze, to oznacza, że lepiej może tam nie wchodzić, co? Kurwa, niemądre mi się to wydaje. Magister Laurentius! Stop right there. He's contagious. Hugo. Here. The Inquisition came. We lost everything. There was nothing I could do. I... Oh, of course. They came for him. An evil. An ancient evil. Courses through your family's veins, in its blood. Your mother and I attempted to slow its progress. But ever since the Great Break, the process has quickened. Wielki rozpad? Czym jest wielki rozpad? You must protect him, Amicia. Continue. Your mother's work. Me? But how? My parents tried and now they are both dead. Leave me alone!
Plus my nawet nie wiemy, o co tutaj za bardzo chodzi, no nie? The rats are dangerous, but disorganized. The Inquisition, however, they seek the boy tirelessly. We have to disappear. Head to the Chateau d'Ombrage. Lucas, go to the barn. You will finish the Ignifer. Don't try to talk. I will prove myself. I'm sorry about your parents, but you're not alone anymore. We have to move fast. You can help me make the Ignifer. It will protect us from the rats. Jo, ci kręcę kolejny kidos. Nie no, ja z jednym sobie nie daję rady. I to w grze, a co dopiero w życiu. To już w ogóle bym chyba skoczył z dachu. On co, on już detka zaliczył? Nie, coś tam macha ustami, ale chyba nie za bardzo chce mu się odpowiadać na moje tutaj pytanie. No dobra. Tu też. O kurwa. Tu też jest jakieś wejście. Czy tędy też uciekniemy, co? Czy nie? Nie, znajdę tu Kamlota. I znajdę rysunek Vitriol. Życie alchemika. Bardzo mi się podoba. Ja nawet nie miałem okazji zobaczyć. Jak tu się to odpalało? Pod T? Pod I? Nie, którym się tu odpalało, tylko... O, dobra, mamy tutaj i mamy ten rysunek, pokaż. Okej, okay, Vitriol. Nazwa pochodzi od łacińskiego skrótu formuły... No nawet nie chcę tego czytać. Który można przetłumaczyć jako odwiedź wnętrze ziemi, a destylując to, co tam znajdziesz, odkryjesz sekretny kamień. Maksyma obrazuje alchemiczną filozofię, która opiera się na studiowaniu fundamentalnej natury żywiołów otaczającego nas świata oraz sposobów ich transformacji. Te inicjały posłużyły także jako nazwa kwasu siarkowego wykorzystywanego do zmian stanów substancji. Rozumiem, no... No ładnie napisane w ogóle w taki sposób. Niezrozumiałe. Pewnie, że dobry pomysł. Już te niższe, spokojnie. Dobra. Przez drzwi damy radę? No dobra, to biegnij sam. It's been a long trip. Ta, dość ekscytująca wycieczka. Kurwa, młody miał z nami iść. Ale on idzie, czy co on robi? They've come back. They're everywhere. We have to reach the back of the barn. We can't leave without the igniter. How are we going to do it? Ty, a młody, no nie, no chodź, co to odpierdalasz? Dead or alive. Mięsa żywego lub nie? Ale wkurzony tu siedzi. No dobra, w końcu będę mógł zabić świnię czy nie? Konia poświęcimy czy co? Czy chcemy go tylko i wyłącznie pogłaskać? Chyba pogłaskać. Dobra, musimy użyć mięsa. Zepsutego albo nie? Prosta piła. Wydaje mi się, że i tak on, ta kura to zaraz będzie tu martwa, także moglibyśmy ją poświęcić w sumie na coś. Brutalnie. A i świniak za nami idzie teraz. Ta. Mniam, mniam. Pamiętajmy, nie zabijajmy zwierząt. Ale jak chodzi o nasze życie i musimy przetrwać, to mam to gdzieś. I co teraz? A i teraz... Że zostanie, zamknie drzwi? Nie do końca rozumiem, co my w sumie robimy. Gdzieś światło z kolei. To jest drabina. A, dobra, i my teraz na drugą stronę idziemy. I wtedy zniszczymy światło i będziemy mogli przejść na drugą stronę, okej. Okay. Bez szczurów. Rozumiem.
przyjął informację. Tutaj coś ciekawego? Skrzynka, a w niej? A, jakie skóra i narzędzie przede wszystkim. Czego rozpoko. A tutaj właściwie wszystkie zwierzęta zaraz giną. Tak dalej pójdzie z tymi szczurami, także... The lights. Yes. Hugo, look away, please. Why? Nie no, niech się młody uczy życia, chłopie. Pyk. I pyk. Dawaj. There was no other way. Nie no, można by było mu najpierw siekierkę w głowę sprzedać. Siekierką w głowę. Idziemy właściwie, idziemy ty. Na tym wariacie w jakiś dziwny... A, tutaj. Piwnica, okej. Okay. Dobra. Watch your step. This is more than just a doctor's lab. My master is also an above all, a great alchemist. Your name is Amicia, right? I'm Lucas. I would like to show you something, but it requires alcohol and sulfur. There must be some around here. Tell me when you found them. Right. Alcohol and sulfur. To już mamy, chyba, nie? Sulfur. That's everything. Here you go, Lucas. Right. Now you have to mix them. Do it slowly. It's not dangerous. All right. Teraz możesz stworzyć ignifer, aby otworzyć menu wyboru, przytrzymaj. Okej. Okay. Ignifer podpala węgielki. Dobra, przytrzymaj lewy przycisk myszy, aby go wytworzyć. No. Celuj w węgielki, okej. Okay. Dobra. Did I do that? Did I really just do alchemy? Yes, your mixture is perfect. Like mother, like daughter. Do you know what? I'll show you how to create other projectiles. This will be really useful. I'd love to. Thank you. I finished my mixes. We have to go back to Laurentius. Amicia, you should go ahead. Ja myślę, że już nie ma tam tego twojego mistrza, chłopie. Jakieś księgi. Skrzynia przede wszystkim, mogę? Mogę. Siarka, okej, okay. Będziemy mogli wytwarzać to coś do podpalania. Skała, no i co? Idziemy na górę, nie? Chyba. Nie wiem, czy tu szczurów nie będzie. Wrzuć go, co? Podpalenie węgielka za pomocą może... Aha, okej, okay. Dobra, widzę, gdzie mam to rzucić. Dobra. Możemy się chyba pakować na górę. Ty, a to ci całej tego nie podpali stodoły? W sumie. Dobra, dawaj. Już mi się skończyło tego. A możemy zrobić, skończyło mi się ignifer. Mogę porobić maksymalną ilość w sumie. O kurwa, ty, jeszcze jakbym trafił tym. Nie marnował tego. Proste, że panie przodem. Dobra, jakaś akcja albo coś? Palenie na stosach wcześniej było fajnie. Rzucanie dzidami w nas. O! Ale to idealnie powiedziałem, że czas na jakąś akcję i rzucanie tymi. I rzucanie dzidami. Biegnij. I akurat wyszło, dobra. Pyk, rzucamy tym naszym... Czymkolwiek to jest w sumie, zapomniałem. Igniferem chyba.
Biegniemy do rzeki. A czemu do rzeki akurat? Chyba, że on biegnie do rzeki. Ten koń, a my za nim w sumie. Jesteśmy otoczeni, nie widzę tu rzeczy, które mógłby... No właśnie, podpalić. Gdzie? Nie widziałem. Młyn? Podpalić młyn cały? No dobra. Ale kurwa, ty, no jak this way? Ty, to tak nie zadziała chyba. Może jakby w nie rzucić w sumie? A, dobra, jak to będzie lecieć na nas, to wtedy. Dobra, dobra. I dzida. Dobra, kuma, koncept. Głośno to jest. Jak się zaczyna akcja, to nic praktycznie nie słychać. Jest tak mega głośno. Fajnie, trochę akcji, trochę skradanki, trochę zabijania, trochę RPGa, trochę fabułki. Naprawdę myślę w porządku. Kolejny rozdział. Nie wiem niestety ile jest rozdziałów, ale myślę, że już... Nie no, połowa za nami to chyba nie, czas kruków. Chociaż nie mam zielonego pojęcia w sumie ile. Ile mniej więcej średnio tak odcinków wyjdzie z tej gry. Myślę, że zobaczymy sobie tą jeszcze cutscenkę, która pewnie będzie po tym wczytywaniu się rozdziału i zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Przyjemnie na pewno się gra. Na pewno gramy drugą część, sequel, prequel, czy cokolwiek to tam jest. Skaduję, że sequel. Jest to po wydarzeniach z jedynki. Lucas? Yes? What does he have in his blood? There's an old story. It tells of the Prima Macula. The alchemists say it was the first corruption, and that it silently travels in the blood of certain families. But something happened. The Great Break, and the Macula awoke in Hugo's blood. But what will it do to him? The Macula cares for neither good nor evil. It evolves with its host. They change things. The world. You know, your mother and Laurentius were trying to help your brother. But they failed. No. I think they just ran out of time. This is it. Hugo, wake up. Come on, we'll walk from here. It'll dobra, i tutaj sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie. Nawet nie wie co to, bo siedział w sumie w tym zamknięciu. Widzimy się jutro, godzina 14 oraz 16. Wpadajcie na Twitcha, trzymajcie się ciepło. See you soon.